Witam was tutaj, cześć, witam was, zapraszam was na kolejny odcinek z Cities Skylines PlayStation 4 Snowfall. Tak, kolejny odcinek ze Snowfalla. Dziś nie ma scenariusza, jak możecie się domyślać, ogólnie teraz scenariusza nie ma, scenariusz będzie jakoś mniej więcej koło piątku, ponieważ Snowfall stwierdziłem, że jest bardziej ważniejszy, a dwa odcinki jednego dnia to trochę za dużo z Cities. Trochę będziemy zmieniać tutaj, jak już mówiłem, odcinki, żeby pojawienie się, a i tak teraz będzie się mniej pojawiać, ponieważ będę trochę bardziej pracować nad seriami, które się pojawiają jeszcze bardziej nieregularnie, jak na przykład materiały polityczne czy tego typu rzeczy. I tak, dziś się na pewno zajmiemy naszym dworcem. Ja go tu przed chwilą trochę przebudowałem. I tak, po pierwsze co czym się zajmiemy, to jest całkowite, to trzeba przebudować. Tutaj nie możemy, nie może to wyglądać tak jak teraz. Zaczynając od tej linii tramwajowej, która tutaj będzie jechać zupełnie inaczej. No i tak, zacznijmy od tego, że może włączmy czas. I poczekaj. Tak, bo ja tutaj przerzucałem teraz nasze miliony tutaj naszych linii. O! I puściłem teraz, żeby tutaj te nasze wszystkie linie jeździły trochę dużo inaczej. I tak, wiem, że ta linia jest zupełnie gdzie indziej ma jeździć, ale swoich też nie mogę przestawić. O, czekaj, tam mogę przestawić. I ta będzie jeździć tutaj. Tylko po tym torze? Ja, tylko po tym torze będziesz jeździć, czyli jest dobrze. Czyli ty będziesz już działać. Świetnie. Dobra, czy ty jesteś w dobrym miejscu? Okej, ty możesz być w dwóch miejscach. A tak, no tak, ty możesz być w dwóch miejscach. Zapomniałem o tobie. To ty stój tutaj. I zielona niech będzie tutaj. Tak, tak, tu jest teraz tyle linii do poprzestawienia. A ja tam widzę, że jeszcze jest trochę takich do poustawienia. Okej, filozofowo na razie przerzućmy tutaj. I tu mamy ich trochę. Dobra, tym się za chwilę zajmiemy. Poczekajcie. Tak, tu mamy nasz taki na razie pseudo węzeł. I my musimy to całkowicie wyburzyć. Pierwsze drzewka mnie tutaj strasznie irytują. Ja wiem, że tutaj ustawiamy, to miał być już jeden dworzec taki na koniec. I chciałbym dzisiaj jeszcze czymś zająć pod tym dworcem, ale no. Zobaczymy, tak. Mam nadzieję, że mi się to uda, ale. Ale jak już mówiłem, priorytet to jest nasz dworzec. I tak, to sobie wybierzmy wszystko na nas tutaj. A jeszcze tutaj tych drzewek, bo tutaj jest strasznie dużo ich tutaj się. Czyli ja wiem, ja wtedy miałem taką manię, że wszędzie muszą być drzewka i to miliony drzewek. Więc no, no niestety. Ale mam nadzieję, że teraz jak tutaj przebudujemy to wszystko, to będzie całkiem lepiej. I tak, ogólnie mi się nie podoba, że mamy teraz noc. I tak, jedną z trudniejszych rzeczy, którą teraz musimy zrobić, to jest przebudowa całkowicie tej linii tramwajowej. Którą my tu przed chwilą widzieliśmy. Czyli ty jedziesz tutaj, to jedzie tutaj, a nasz Bambaj będzie jechać teraz tutaj, ten. I tak, tutaj widzę, że on jest tunel, ale tego tunelu teraz tu nie będzie, bo teraz tutaj nie ma miejsca. No, tutaj tu kompletnie tą dzielnicę musimy z tym jakoś grzeczne słowo, żeby nie zabrzmiało ktoś źle. Rozwalić. O, prawda, może być. To tutaj musimy trochę to po prostu rozwalić tą dzielnicę. Na rzecz, no lepszego jutra, rzecz jasna. Dobra. No i tak, tutaj widzę, czekajcie, bo ja w ogóle nie wchodziłem tutaj jeszcze do głębszych ustawień. Zanim tutaj odpaliłem to. Raz, dwa, trzy. Okej, dobra. No i teraz możemy sobie tutaj robić wszystkie moje ulubione zjazdy, czyli wjazdy, zjazdy i tak dalej. Dobra, tak. To musimy wyłożyć kompletnie. Tutaj wyłączyć sygnalizację świetną. Okej, dobra, jest tylko tutaj, więc jest już dobrze o połowę mniej. Dobra, tu wyburzyliśmy. Tu mamy naszą biokopułę. Mam nadzieję, że nie będę musiał tam dużo kręcić, ale sądzę, że raczej wątpię. I nasz Bambaj, który tutaj jeździł przez chwilę jeszcze. Sobie możemy byśmy przestawić tutaj. Widzę, że on ma jakiś jeszcze problem. Czekaj. My usuniemy te przystanki. I później będziemy tutaj po prostu to ustawiać, dobra. Ty tutaj i ty tutaj, bo to widziałem, że macie tutaj przystanki. I ta niebieska, o dokładnie, jakaś tutaj niebieska jedzie. Okej, czemu ty tutaj masz... Czekaj, bo się pogubiłem. Aha, to jest inny kolor, tylko... To jest inna linia, tylko ten sam kolor. Okej, dobra. Dobra, teraz to rozumiem. No i teraz widzę, że tutaj naprawdę dużo tramwajów jeździ tą nitką. Dobrze, mniejsza z tym. Zobaczmy sobie na chwilę start, żeby tutaj mi to wszystko zjeżdżało, bo widzimy, jak tutaj jest z tym trochę kiepsko. I tak, chciałbym, żeby tutaj się nic teraz nie budowało, więc do tego mamy proste narzędzie
do żadnej budowy. A nie my domy jej nazywam. O, proszę bardzo. I teraz tutaj nic w teorii nie powinno się budować. I co wy tu macie za problem? Niska wartość gruntu. No sorry gościu, ale na razie nic z tym nie poradzicie. Wszyscy znacie takie mają problemy tutaj, w tym mieście. No i tak. Tutaj będzie nasz główny tor, bo musimy sobie wyznaczyć główny tor. Okej, okay, tu widzę, że już... Przepraszam. Powoli nasze linie ciamciągowe będą mogły się już miewać dobrze. Chyba z tego co widzę, ta... Biała na razie nie może jeździć. Różowa również. Dobra, ale tutaj to na razie będziemy z tym później jeszcze kręcić. A tutaj ta fioletowa gdzieś jedzie tu dalej niby. I tak, tu jeszcze z góry trzeba niestety powiedzieć, przyznać, że jedzie jeszcze taka jedna linia, która ma wszystko omijać. Tak, dokładnie. Tutaj całkowicie ma wszystko usuwać. Już widzę, że już dwie linie jeżdżą. No i ją musimy też zostawić. To ona będzie tutaj jeszcze naszym jednym torem. Dobra. To jeżeli on tutaj jest jeszcze naszym jednym torem, to sobie wyznaczmy, że to jest środek. Póki co pseudo, nasz środek. I nasz środek. Raz, dwa. Okej, okay, czekaj. Wyłącz, nie kątówkę mi zostaw, ale wyłącz mi tutaj dystans. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. I coś takiego to teraz tutaj każdym trzeba będzie zrobić, a z tym, że każdy musi być o jeden taki haczyk to trochę od siebie dalej. Nie, sądzę, że to jest trochę tutaj trudne na tak małej odległości. Dobra, ale tutaj bym już chciał, żeby każdy był o ten jeden haczyk. Dobra, tak jak tutaj będą już zjeżdżać w dół, no bo tutaj jednoznacznie muszą wszyscy zjechać w dół. No to chyba sądzę, że jest nie do podważenia. Ojejku, jaka burza. I to, że stracimy kupę forsy też jest nie do podważenia. I właśnie włączyłem po to czas. Mam nadzieję, że zaraz zaczniemy zarabiać forsę, bo to mi się kompletnie nie podoba. Dobra, czekaj. I tak, tu jest nasza dzielnica póki co. I tak, tu musimy jeszcze jeden. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, i tu musi jeszcze być jeden zjazd w dół. Dobra. Cały czas mamy minus 13 tysięcy. Halo, ludzie. Moglibyśmy jeszcze coś zacząć zarabiać. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. I tu jeszcze musi być jeden do góry. Blisko tutaj podchodzi. O, dobra. Na szczęście jest coś takiego jak siatka i ona czasami pomaga. Kurczę, no przyspieszyliśmy na minus 20 tysięcy. To w ogóle nie pomaga. Tak, i tutaj miał być jeszcze jeden zjazd w dół. Tak, miał być. Dobrze powiedziane, miał być. Widzę, że tu jest więcej miejsca. O, kurczę. Dobra, może być tutaj już, no trudno. Tak, bo musi być zawsze nieparzysta liczba. Bo tylko wtedy to wszystko ładnie tutaj działa. Dobra, to tutaj będzie po prostu ten jeden zjazd. Bo tutaj ta nasza linia, która objeżdża całkowicie, musi zostać. No i ja po prostu nie lubię rezygnować z tego typu połączeń. Ja wiem, że zazwyczaj z tego nie korzystam ostatnio już. Przy naszych nowych miastach i nowych dworcach. Ale jak tutaj już coś takiego kiedyś wprowadziłem, to już jest dobrze. Minus 31 tysięcy. To jest tragedia. Tragedia. 33 tysiące. Ludzie, co się tu wyprawia, kurczę. Ja się pytam, co tu się wyprawia. Bo widzę, że stracimy naprawdę dużo forsy. To no, tego nie potrzeba jakoś tutaj specjalnych, nie wiadomo jakich rzeczy. Ja się jednak pytam, czemu? Czemu aż tak dużo tracimy forsy? Dobrze, to teraz będzie to nasz środek. Okej. Okay. I powiedzmy, że tak. Ponieważ tutaj mamy tutaj dwa takie torowiska ogólnie, to my tutaj na razie sobie tak porozplanowujemy, żeby to tu tak w miarę póki co, czekaj, nie, jeździło sobie. O, dokładnie dotąd. Tam wiem, że ścieżkę wyburzyłem, ale no niestety. I tutaj niestety też nie dojedziemy na maksa, no cóż. Czekaj, tutaj minus 44 tysiące, nie, ja mam nadzieję, że za chwilę się podniesie. Bo nasz minus cały czas rośnie. I to diametralnie. A to mi się nie podoba. Raczej mi się nigdy nie podobało, żebym był na minusie, ale... Ale to jest tragedia. No to mi chyba przyznacie, to jest tragedia, żeby tak dużo tracić. Dobra, takie. Czy teraz będzie mi tutaj ładny zjazd? Okej, dobra, zrobi się ładny zjazd, czyli to jest odpowiednia odległość, której tutaj potrzebowaliśmy.
tutaj, tutaj i tutaj. I teraz tak, czy tu wszędzie są zjazdy? Dobra, aby się już dzień, to będę mógł wrócić do normalnej prędkości. I tak, teraz ten tor jest środkowy, czyli zgodnie z tym, co pamiętam. Tak, jeżeli będziemy robić teraz w ten sposób, to będzie mi tutaj ładnie wszystko wychodzić i wchodzić. Dobra, zobaczmy. Tak, torowisko ładnie wygląda. No i właśnie po to tutaj to robimy wszystko, żeby to wyglądało w ten sposób. I teraz jest najtrudniejsza rzecz, spokojnie, spokojnie. To jeszcze nie początek tragedii. To dopiero początek. To jeszcze nie początek tragedii, to dopiero początek. Okej, możemy włączyć już stop. Raz, dwa, trzy. I tak, tu musimy skręcić. Właściwie to musi ładnie tutaj wjechać. Powiedzmy, że się nie udało. Tak samo musimy zrobić to tutaj. Okej. Dobra, tu się akurat nawet całkiem ładnie udało. Dobra, dalej tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery. O, wychodzi, wychodzi, wychodzi. Nie do końca. Tu ładnie. Raz, dwa, trzy, cztery. O! To jest max. Nie, ja nie lubię takich ostrych tutaj zakrętów robić. Z tego tutaj chyba też się zrobił. Tak, też się zrobił. Okej, okay, i tutaj cały czas jest źle. Okej, okay, dobra, tu jest dobrze teraz. Teraz tu mi się to uda również zrobić dobrze. Dobra, powiedzmy, że jest dobrze. Tutaj nie jest lepiej, bo tu mamy jeszcze dwa do zrobienia. Ja powiedział, że tu jest nawet wręcz tragiczniej. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, i tu musimy jakoś ładnie dojechać tego. I stąd musimy zrobić po prostu tutaj. Czekaj. Mamy coś takiego jak linie pomocnicze. I może czasami korzystajmy. Kurczę, kto wam pozwoli tutaj dzwonić? Sytuacja opanowana. Telefon nie mój, można go już splajtować. Dobra, wracając do tego, co tutaj budowaliśmy przed chwilą. Here will be very, very good problem. Very, very good problem, co? Raz, dwa, trzy, cztery. Okej, dobra. Czekaj, bo mi tutaj wchodzi. Jestem pod wrażeniem. Jestem pod wrażeniem, gra. Dobra, może już mniejszym. Dobra, tu musimy zrobić ten zakręt. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej, jeszcze raz. I tu musisz trochę skręcić. Ale widzę, że całkiem ładnie tutaj się wszyscy dostosowali. Ta, tu jest jedyne co, to jest trochę za nisko. No, czekaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej, dobra, teraz będzie lepiej. A poza tym święta się zbliżają, więc stwierdziłem, że znowu to wyjdzie. Taka świąteczna seria, więc ona też powinna się pojawić. Dobra, włączmy sobie play. I tak, o ile tutaj już całkiem dobrze wszystko tutaj powoli będzie działać, to tak, mamy nasz tunel, który już tutaj nie będzie dobrze funkcjonować. Ale tak, mamy coś takiego jak tutaj zjazd, gdzieś, nie wiadomo gdzie. Żadną przestrzeń. I tu. Póki co. Ja nie zamierzam tego usuwać, a po prostu sobie zrobimy tutaj jakiś zakręć. Czekaj. Ale ja mówię, zrobimy sobie zakręcić, to tu będzie zakręcić. I on będzie istnieć i nie będzie z nim problemu żadnego. Tak, wiem. Nie będzie problemu i skarans, ale... Ale let's try. Dobra, tutaj jest dobrze. Jedyne, czego bym tutaj jeszcze zrobił, to tu mamy podwójną drogę, możemy sobie zrobić. Tak, tu mamy podstawówkę. Przenieśmy sobie tę podstawówkę. Gdzie? No, gdzieś tutaj blisko, ale... O, dokładnie. I tutaj sobie zróbmy po prostu podwójne torowisko. Będzie o wiele lepiej dla przyszłych pokoleń, co nie? No, czekaj. Tutaj jest ładnie. Nie, tutaj musi jechać to ładnie prosto w dół. Czekaj. O, dokładnie. Tutaj, nie, źle. Kiedy myślisz, że wszystko jest wspaniałe, a później patrzysz, że jednak grasz w City Skylines. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie wiem, oczywiście, że żartuję, ale... Ale wiecie, o co chodzi mniej więcej. Mam nadzieję. Wiedziesz, że się znaczy na żartach, co nie? Nie to, że ja nie lubię City Skylines, skąd to jest najlepszy City Builder. Jaki istnieje, inaczej, jaki poznałem, bo jaki istnieje to trochę jest już dużo powiedziane, ale jaki poznałem, to nie poznałem jeszcze żadnego lepszego. Tak akurat muszę przyznać. Ten jest najlepszy. No, a tutaj sobie zrobimy
Zjazd, dół. Czekaj, wyłącz niepomocnicze, bo to mi kompletnie nie pomaga. Raz, dwa, trzy. I w dół. I gleba. I tutaj musimy po prostu zrobić, że tutaj, zamiast tego zakrętu, który tutaj był naprawdę długo i aż za długo, to tu po pierwsze, wy jedziecie już teraz prosto. Chociaż możemy to zróbmy sobie prosto, proszę bardzo. To jest ostatnie dwa odcinki, to jest kompletna reforma tutaj pociągowa. Dobra, zaczęliśmy znowu zarabiać force. Jestem za. Naprawdę jestem za, bo to, co się działo przed chwilą, po prostu przechodziło już moje najśmielsze oczekiwania, jak bardzo miasto może być w dołku kryzysowym. Dobra, no i tu taki na razie pseudo zakręcik może być. No, to tam mamy podłączone. I tak. Tego, co mi się wydaje, to mamy dwa tory ekstra. To dobra wiadomość, bo dwa tory mogą być nieużywane. I tak, sądzę, że to jest dobry pomysł, żeby ten nie był wykorzystywany, bo tu jest akurat tak mało miejsca. Ewentualnie tu można zrobić jakiś zjazd w dół tunelu. Ale to jest przyszłościowe i tym można się zająć, kiedy się chce. Tutaj sobie to podłączmy i tak. Tutaj wyrzućmy. I tu mamy problem. Dobra, zróbmy sobie to tak jak normalnie się robi. Czyli ty idziesz tutaj, czyli te dwa będą obok siebie. A nie tak. Nie czekaj, czekaj. Bo to mi nieładnie wygląda. Środkowy nie po prostu tutaj sobie póki co. Ty zjeżdżasz tu w dół. Nie wiem jeszcze gdzie, ale zjeżdżasz w dół, tak. Można, można. No i jeszcze raz. Let's try another time. No i teraz tutaj jeden będzie tutaj. Słynnego Snowfall, to chyba moja jedna z ulubionych serii, bo tutaj wszystko jest piękne i czadowe. Może tylko, że to mi się ze świętami trochę kojarzy. I z moimi najlepszymi czasami na YouTubie. Może. Kto wie? Kto to wie? Dobra, no i tak. Teraz poprzestawiamy sobie nasze linie. Tak, po pierwsze mamy tutaj naszą linię i tak. Ona mi tutaj nie chce ładnie wejść, więc to sobie przestawimy. Ty tu ładnie wchodzisz, świetnie. Dalej, tutaj jakaś jest linia, która mi tutaj ewidentnie ta żółta. Nie chce wejść ładnie. A ty tu ładnie wchodzisz. A tym, w czym masz problem już? Po tym, chcesz przejechać przez to całe? Nie, no chyba nie. No, okej, tu jest dobrze, tu jesteś zadowolony. Tu jest problem, ale z tą nitką, tą. Poczekajcie. Odhaczajmy sobie nasze nitki, bo tu jest ich trochę zbyt dużo, które już zrobiliśmy i które są zachwycone. Więc tak. Tej tu nie widzę, więc mogę ją wyłączyć. Ta jest zachwycona. Nie widzę jej. A nie, czekajcie, bo ja tutaj mogę wyłączyć linie, które tutaj są gdzieś. A nie, ona po prostu będę miała źle pasażerów teraz. Nie ma nic. Okej, dobra. Okej, tamta się przerzuciła. Dobra, tam trzeba nie jeszcze ustawić ładnie. Nie widzę. Dobrze. To jest ta, co nas... Co ona tutaj właściwie robi? Czekajcie, bo ja się pogubiłem. Ty jedziesz tutaj. I ty mi... A, tu zrobiłem takie miejsce do zawracania, ale okej, okay, ale... Ale wiesz co, to mi się trochę mało podoba, bo ja nie chciałbym, żebyś tak tutaj zawracał. Tak, ja naprawdę bym nie chciał, żebyś tutaj tak zawracał. To nie do takich celów tutaj zostało to wszystko stworzone, ten nasz tor tutaj środkowy. Chyba czekaj, ten żółty, to sobie przerzućmy gdzieś tam na środek. W takim wypadku. Okej, okay, dobra. I ten żółty będzie jechać, tak jak już chciałeś, tutaj dalej. O, dokładnie. Z tym, że tu będziesz mieć jeszcze jeden przystanek. Ten ci usuniemy. I ten również. I będziesz się tutaj zatrzymał jak pięknie, dobra. To jest dobrze. Wracając do naszych, nie, do naszych linii. Ty funkcjonujesz teraz dobrze. Kolejna nitka. Okej, gdzie ty jedziesz? Żeż ty jedziesz naprawdę... Nie po drodze ci ten aż tak daleko pas. Okej, może byśmy ciebie gdzieś przestawili bardziej blisko.
Okej, okay, z tego widzę, że nikt nic nie korzysta. Może czemu, może coś zepsułem. To udajmy ciebie należy tutaj. A nie, korzysta z siebie. Jakaś tutaj nie. Z tego nic. Gdzie on jedzie? Okej, okay, czemu nic z tego toru nie korzysta? Nie, no jedzie jakiś fioletowy, był pociąg. A, tu! Usunęliśmy linię, albo jest teraz nieaktywna. Może, może tak, może jesteśmy z niej zachwyceni. Dobra. To tak, teraz ta linia może być dobra już w miarę. I kolejna linia, która nam tutaj zawraca. Okej, okay, dobra. I tą nitkę trzeba będzie przeciągnąć stąd, tutaj. Ale tutaj ja widzę, że my tu mamy problem jeszcze z fioletową. Która to... fioletowa... jedzie w zły sposób. Tja. Fioletowa się nie chce zatrzymywać w ogóle na tym dworcu. To jest ciekawa kwestia. Dobra, za chwilę do niej dojdziemy. To tak, ta linia ustawiona. Tej nie widzę nigdzie. Czekaj, jest? Dobra, nie widzę. Tutaj jakaś jedziesz. Okej, dobra, tą różową możemy przestawić spokojnie na jakiś bardziej luźniejszy tor. Na przykład tutaj. Tak, bo tu jest mniejszy ruch, to proszę bardzo, możesz z niego korzystać. Okej, dobra. Tak, widzę, o, powoli się przerzucają te nasze linie, dobrze, dobrze. Ale to niestety jest powoli. Dalej. Ty. Gdzie ty? Aha, dobra, teraz ciebie ustawiliśmy. Kolejna nitka w ogóle, jak to jesteśmy z zegarkiem? 27 minuty, okej, wspaniale. To jest nitka, która... no, która jedzie naprawdę na okrągło i się tutaj zastanawiam, bo tutaj by im się przydał ten jeden zjazd. Co, bo oni tu strasznie przez to jedą teraz na okrągło. A tak muszą przez to wszystko przejeżdżać. Nie wiem, czy jest tutaj jakaś szansa na zbudowanie tego tutaj zjazdu. Szansa zawsze jest, ale szansa na sukces. Ale nie wiem, czy ja chcę tutaj to wstawiać. Bo czekaj. Ja wierzę w ciebie, że tutaj mi... Dawaj. O, dokładnie. I tutaj mi ładnie wejdziesz. Ale tutaj, jak mi tu wejdziesz? No właśnie, tu jest problem, bo tutaj... no to, to ja tak bym tego nie chciał. Okej, było. Dawaj. Mam. Dobra, to mamy. I teraz tak. Stąd, tutaj. Do góry. I mamy piękny zjazd. Dobra. I dokładnie o coś takiego mi tutaj chodziło. Tu sobie to ładnie byśmy podłączyli teraz pod ziemią wszystko. Dawaj. Moje podłączymy sobie wszystko ładnie pod ziemią, to będzie wszystko ładnie pod ziemią. Kurczę, ale tracimy force. To do force trzeba będzie jeszcze z tym coś obgadać. Dobra, ta nitka zaraz się przerzuci. Ta niebieska. Co wy tak się tutaj ciśniecie do tego? Ja wam naprawdę mówię, że wy nie musicie wszystkie nitki jechać tutaj. Może któreś na przykład pojechać tutaj. Halo? Hello? Naprawdę? To nie gryzie. Dobra, tak wiem, ja teraz wyłączam te nitki. Więc też nie widzę, gdzie one już tutaj teraz jeżdżą. I tak, mamy naszą fioletową. Pokaż mi... o kurde, co jest z prądem. To jest z prądem, ludzie. A no tak, była burza. No tak, była burza. I nam całkowicie rypnęło prąd. Czy to już nam naprawi nasz problem tutaj? Powiedz, że tak. Okej, ci nie mają prądu. O, żeś ty. Coś tu się rozwaliło kompletnie. Co? Czekaj. Ha, widzę problem. Jakżeż ci są tutaj podłączeni? Okej, ci są podłączeni. A ci z tymi? Ci mieli tutaj druta. Dobra, ci mają druta. No to czemu jest problem? Czemu wy nie macie tutaj cały czas prądu? Okej, dobra, zaczęło ja się łączyć. Powiedz, że to już nasz problem. Tak, przez to chyba traciliśmy forsę. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że przez to, bo jesteśmy na dużym minusie. Dobra, i wychodzimy powoli na plus. Dobra, tutaj widzę, że z tego dworca całkiem już powoli zaczynamy z niego wychodzić, tak z tego dołka.
Dobra, no i tak wylatowa linia dokąd, skąd, dokąd jedzie? Bo chciałem dowiedzieć się. Jedziesz stąd, tu. Jak mam ci szczerze powiedzieć, to tę linię bym zamknął, bo z niej korzysta tyle ludzi, że ona jest kompletnie mi tutaj niepotrzebna, a jeszcze mi tutaj psuje, robi problemy. Więc proszę bardzo, ciebie na razie może tutaj nie być. Chwilowo. Dobra, dalej. I mamy jeszcze taką jedną różową, która też mogłaby jeździć gdzieś indziej i się nie cisnąć tutaj do środka. Na przykład tutaj. Proszę bardzo. No nie mów tylko, że nie będziesz się teraz chciała przestawić. Nie, ja się przestawię. Dobra, no i wróć, nie, czekaj. Nie tutaj. Tutaj. Okej. Okej, teraz się coś tutaj poprzestawiało, ale dobra. To możemy wyłączyć. 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 Dobra, ale jakieś jeszcze linie tutaj ja widzę. Co to są za linie? O, dokładnie. Tutaj ta czerwona. I tak, to są te dwie tutaj. My tu puściliśmy czerwoną i zieloną, z tego co pamiętam. Tak, mamy czerwoną. Mamy i zieloną. To zieloną sobie puśćmy, żeby zielona zjeżdżała na drugi tor. Czyli w nawiasie. W dużym nawiasie. Jedziesz tutaj. Czy to się teraz zaczęło. Coś gitara zaczyna teraz myśleć. Dużo. Dużo, za dużo. Tutaj. To usuwamy. I to usuwamy. I jesteśmy w punkcie wyjścia. Dobra. Poczekaj, czekaj, 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 czekaj. Tu. To jest. Wiesz. Jak ja mówię, tak ma być. Okej, dobra, 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 dobra. Chwila. Dobra, teraz jest tu dobrze. I gdzie nasza nitka jedzie? Tutaj jedzie. I usuwamy to tutaj. I korzystacie teraz z tego dobrze, tak? Pokaż to. Tak, dobra, dobrze z tego korzystacie. Mamy jeszcze taką niebieską. Teraz sobie tu po prostu jedzie tam daleko. Dobra, to jest dobrze. Tu jest jeszcze jakaś nitka. Czekaj, co to jest za nitka? A, to jest taka tutaj przybrzeżna. To możemy wy... Czekaj, co to jest? Nieważne. Tutaj nie widzę, nie widzę. Dobra, to chyba wszystkie nasze nitki. Widzę, że czas odcinka też się nakończy. Jeszcze mamy tą nitkę. Dobra, no i tak, mam nadzieję, że teraz tutaj będzie się trochę lepiej to brało. Co do ustawienia tutaj wszystkich dworców i dróg z powrotem, bo wiadomo, jest to chyba rzeczą, że ja tego tak nie pozostawię, to możemy się tym chwilę teraz zająć. Ale chwilę, z góry mówię. Niedługą chwilę. Dosłownie chwileczkę, żebyśmy mieli to po prostu już z głowy i żeby nie musiał o tym myśleć w kolejnym odcinku, bo odcinki nie są od tego, żebym ja tutaj kurczę cały czas myślał o tym, co tu się dzieje pod ziemią. Jeszcze oczywiście linię metra trzeba naprawić. To jest chyba niewątpliwe, bo linie metra też zostały zniszczone w trakcie tutaj tego całego cewigieli. Ale pomijając to, jesteśmy już, wychodzimy na pewno na całkiem ładną, prostą. Tu autostrada, tutaj to, tu to. Nasze bombaje teraz tu będą mogły tutaj inaczej, lepiej jeździć. No i będziemy mogli to powoli sobie zabudowywać, jakieś laski czy coś. Tu na razie ten węzeł jest taki. Ja mówię, z góry to nie jest najlepszy węzeł, jaki widziałem w życiu. Jest dużo węzłów o wiele lepszych. Ale po prostu dla tego typu tutaj celów, jakie teraz mamy, to było najlepsze, co tutaj im mogłem montować, więc no tak to na razie nie będzie wyglądać. Ogólnie to jest jeszcze masa rzeczy do przebudowania, zaczynając z tego, jak to wygląda pod ziemią. Bo póki co, mamy jeszcze tutaj taki zwykły dworzec. I te dworce przebuduję na kolej jednoszynową, czyli na taką, gdzie to jest? Na ten dworzec. Bo on ma dwa dworce, o proszę bardzo, tutaj ładnie się zmieści. I on tutaj sobie będzie przyjmować wszystkie pociągi. I to będzie jedna z tych ważniejszych rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi tutaj bardziej o... Właśnie, czy my wyłączyliśmy w tym pociągi zewnętrzne? Wyłączyliśmy. Natomiast jeżeli pokaż, w ogóle pokaż, jak tutaj ludzie cię ścisną. Chodzi o metro, no to metro całe ciśnie tu i to robi dużo, bardzo dużo kolejki. Więc zrobimy sobie, że będzie część jechać tu, a część tu. A tak właściwie to po prostu to będzie jedna ze stacji tutaj pod stacji. To trochę, tu trochę jeszcze będzie kręcania dużo. Dobrze, i teraz sobie powłączajmy wszystkie nasze nitki. Zobaczymy, jak bardzo tragicznie wszystko poustawialiśmy. Zobaczymy. Serio. Serio, serio, ja wam mówię serio, to będzie wyglądać...
Czy powinno już lepiej wyglądać? Bo w końcu przejrzeliśmy wszystkie, ale nie były wszystkie naraz włączone i tak. Pokaż mi tylko tutaj kawałek, proszę. Please. Dobra. Tu jest dobrze. O dziwo. Tu żółta również. Tu jest dobrze. Tutaj wy się ładnie rozgałęziacie. Tutaj też. O ile te linie są tutaj w miarę dobrze, to tak. Czy... Nie, czekaj. Ta linia i ta linia się tutaj zjeżdżają. I ta linia tutaj zjeżdża też ładnie. Te się tutaj... No! No, no, no! Panie i panowie! Doszliśmy do takiego pięknego ładu, że to wszystko wspaniale wygląda. Tylko, że tak. Z tego co pamiętam, główne ciśnienie będzie na te dwie linie, bo one tutaj... Na te cztery linie tak właściwie. Więc... Mamy tutaj jeszcze taką jedną zieloną. To ja bym koniecznie tutaj przestawił, poczekaj. W inne miejsce. I tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Jakby coś, czekajcie. Kurczę, zaczynam znowu przedłużać odcinki ze Snowfalla. Skąd ja to pamiętam? No nie wiem. Tą linię tutaj przerzućmy, bo ona tutaj niepotrzebnie jedzie, tutaj mi się kręci po tym wszystkim. A tak trochę będzie więcej tutaj wolności, co nie? Ku wolności do radości. Dobra, no i tak, póki tutaj nie widzę jakichś dużych kotków, to nie zamierzam na razie tutaj nic kręcić. A w przyszłości po prostu możemy trochę pozamienić tutaj miejscami wszystkie nasze rzeczy. I powinno to działać dużo, dużo, dużo lepiej niż to działa w tej chwili. Tutaj jedno wyłączyliśmy. Dobrze, i jak już mówiłem, na zakończenie wybudujemy im tutaj po prostu ścieżkę. Raz, dwa, trzy. Bo jakoś muszą się przemieszczać pomiędzy tymi wszystkimi dworcami pasażerskimi, w sensie, no wiecie najlepiej, sami widzicie, co mi tutaj chodzi, tak? To na przykład tutaj, no bo tutaj, no akurat, no nie wiem, czy wy też tak sądzicie, ale oni powinni mieć jakieś dojście. Jak dla mnie to w ogóle ja się dziwię, że tak długo o tym myślałem. Okej. Raz, dwa. O, dokładnie. Proszę bardzo, zejście tutaj. I zejście tutaj. Dobra. No, 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 no. Teraz to będzie City Skylines. Teraz to my tu zaczynamy prawdziwą potęgę i ja już wam mówię, że tutaj dużo z tego ludzi będzie korzystać. No, 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 dokładnie. Bo tu do autobusów, tramwajów i do tej przeciwległej komunikacji. Dobrze, z tego co mi się wydaje, z dworca, pomimo tego, że nie ma tutaj jeszcze metra, już korzysta dużo, 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 dużo naprawdę ludzi. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał i jeśli tak, możecie stać łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale już na moim kanale. Prawdopodobnie będzie awizynarz poza prawem. A odcinek zostanie już, jak już mówiłem, będzie w piątek. Kolejny City Skylines będzie w środę. Chyba w środę. Dobrze, co tu dużo mówić. No i nie tylko to, jeszcze takie City Skylines, będą jeszcze trochę inne się tutaj działy. No, a zostawiam was tutaj. Jak zawsze, z tej serii musi być tajemnica. Jak nie ma tajemnicy, to nie jest City Skylines. No, cześć!